III Kongres Rozwoju Systemu Edukacji przeniósł się 2 października do świata wirtualnego. Tak samo stało się z Europejskim Dniem Języków. Kongres poruszył wiele ważnych wątków związanych z edukacją przyszłości. Jak będzie ona wyglądała po roku 2020? W jaki sposób będziemy uczyć się języków? Na te pytania spróbują nam odpowiedzieć dzisiejsi goście. O nauczaniu języków, o edukacji, o uczeniu się języków obcych, po co to robimy i jak powinniśmy to zrobić, porozmawiam z 3 ekspertkami. Panią profesor Hanną Komorowską z Uniwersytetu SWPS. Dobry. Z panią Małgorzatą Pamułą-Berens, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dzień dobry. I z panią dr Danutą Romaniuk z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Europejski Dzień Języków. 3 Kongres Rozwoju Systemu Edukacji, tych okazji do tego, żeby porozmawiać o nauczaniu języków, o uczeniu się języków, szczególnie, że czasy są dosyć specyficzne, tych okazji było sporo, trochę podsumowując, a trochę wyjaśniając. Patrząc tak historycznie, to kiedyś musieliśmy się uczyć łaciny, później musieliśmy się uczyć francuskiego, żeby mówić tym językiem, którym mówił świat. Teraz jest angielski, a ja się zastanawiam, dzisiaj powinniśmy się uczyć może chińskiego, a może uczyć się kodowania, bo świat cyfrowy jest coraz szerzej, coraz więcej tego wokół nas. Jak panie myślicie? Ja myślę, że obecnie, jak i w przyszłości, najbliższej, przewidywalnej, znajomość taka bezpośrednia, niemediowana języków i to wielu i różnych, będzie istotna. Będzie istotna, mimo że oczywiście mamy inteligencję sztuczną, będziemy mieli coraz doskonalsze maszyny, ale taki niemediowany, bezpośredni kontakt będzie nawet być może poszukiwany jako coś specjalnego, elitarnego. A myślę, że tutaj koleżanki się zgodzą, że jeżeli chodzi o lingua franca, to oczywiście angielski ma swoją rolę, ale francuski i języki inne, takie jak hiszpański czy chiński, wszystkie są istotne. Ale ten kontakt niemediowany, o którym pani mówi, chodzi o to, że bez urządzenia bez jakiegoś urządzenia, tłumaczącego, człowiek tak? Człowiek do człowieka, tak. Okej. Okay. Co panie na to? Ja bym przede wszystkim pomyślała o tym, których języków myśmy się uczyli. Bo co to znaczy myśmy? To znaczy w Europie, prawda? To Europa nie jest całym światem. Lingua franca i bywała różna, łacina wcale nie była taka powszechna w tych częściach świata, których Rzym nie dotknął, prawda? A w tej chwili też lingua franca w Afryce to jest częściej francuski nawet niż angielski, a w Azji to jest zdecydowanie rosyjski. Angielski trzyma się we wszystkich tych regionach i chyba jeszcze będzie się długo trzymał, dlatego że kraje anglojęzyczne chciały, żeby ten język był powszechny i czerpią zyski także finansowe z tego. To jest ogromny sektor rynku na przykład brytyjskiego, prawda? Promocja języka angielskiego. A nie wiemy, czy imperia, które w najbliższych tysiącleciach będą rządziły światem, będą sobie życzyły, żeby znano ich język. Nie wiemy tego, w związku z tym bardzo to jest trudne do przewidzenia. Kiedyś byłem w Chinach i dziwiłem się, dlaczego taksówkarz nie zna przynajmniej podstaw języka angielskiego. Zapytałem o to w hotelu, a pan w Szanghaju mi powiedział, ale po co się ma uczyć? Przecież nas jest miliard osób. Jak ktoś chce, to nas przyjaźni, niech się nauczy naszego. Dlaczego my się mamy uczyć jakiegoś języka obcego? No ale to pokazuje, że rzeczywiście pani mówi o zmieniających się imperiach w kategoriach czy w kontekście 1000 lat do przodu. Być może świat już pędzi tak szybko, że to jest kwestia kolejnych kilku lat. I zanim młody człowiek się nauczy języka, co też trwa kilka lat, to może już dzisiaj powinniśmy się zastanawiać nad tym, rzeczywiście jakich języków uczyć, bo nie możemy uczyć wszystkich. Ja myślę, że warto uczyć się tego języka, który jest nam potrzebny. I mamy dużo tych kontekstów, w których ten język jest potrzebny. Inny być może będzie nam potrzebny w tym obszarze naszego życia rodzinnego. Coraz więcej jest małżeństw, par, które są z różnych obszarów językowych i kulturowych. I tam będzie potrzebny nam język. I tutaj powiedziałaś, Danusiu, o tym, że niemediowany, to tutaj na pewno zdecydowanie ten język będzie nam potrzebny niemediowany, czyli bez
komunikatora, który będzie nam pomagał w zachęcaniu do na przykład działań domowych czy do opieki nad dziećmi. Myślę, że tutaj będzie potrzebny na pewno język bezpośredni. To samo w biznesie. W biznesie będzie nam potrzebny ten język i w zależności od tego, z kim będziemy chcieli współpracować, to na pewno będzie nam potrzebny ten język. I oczywiście myślę tutaj o tym dużym rynku, takim jakim są Chiny. Osoby, które chcą współpracować z Chińczykami, oczywiście wiadomo jest, że muszą myśleć o tym, że do negocjacji, chociaż w niewielkim stopniu, będzie potrzebny też ten język. W związku z tym ta różnorodność, o której mówimy, ona będzie niezwykle ważna. Niemniej, jeżeli można, ja bym przypomniała, że ta różnorodność jest dużo częściej sloganowa niż życiowa. Bo na przykład i Rada Europy, i Unia Europejska bardzo wiele mówią o różnojęzyczności, o tym, że powinniśmy się uczyć języków sąsiadów, języków o mniejszym zasięgu. Tak naprawdę rodzice i uczniowie w systemach szkolnych głosują nogami. I to jest ciągle angielski, francuski, niemiecki. Slogany mówią na przykład o językach sąsiadów, ale jak namówić na przykład uczniów szkół państwowych, żeby uczyli się słowackiego lub ukraińskiego albo białoruskiego. Tutaj zwróciłabym uwagę na to, że właśnie potrzeba, ale potrzeba dziś postrzegana, bo my uważamy, że te języki teraz są nam potrzebne, co będzie za lat 10 czy 20 nie umiemy przewidzieć, a uczeń szkolny ma przed sobą tych lat powiedzmy mniej więcej 70, prawda? No to jest to, o co zapytałem przed chwilą. To nie jest tak, że dzisiaj decydujemy, dobra, nauczę się francuskiego i za dwa miesiące znam francuski. To jest rozciągnięte w czasie. Polityka międzynarodowa, ale także sprawy ekonomiczne, wiele różnych elementów może wpłynąć na to, że z jakiegoś powodu za lat 10 czy za lat 15 jedne języki mogą być w odwrocie. Mówiąc w odwrocie, mam na myśli ich przydatność, a inne mogą być na topie. Jak do tego włączymy jeszcze to, że cały system ma pewną bezwładność, jeżeli mówimy o systemie państwowym, no bo po to, żeby nauczyć w szkole, trzeba, tak jak pani powiedziała przed chwilą, w pewnym sensie też przekonać uczniów, przekonać rodziców, stworzyć program, wykształcić chociażby nauczycieli, którzy będą uczyli. Czy może my źle o tym wszystkim myślimy? Bo może w przyszłość, no, pracujemy nad tym wszyscy, żeby nauka języków była coraz szybsza, bardziej efektywna i żeby faktycznie na różnych etapach życia, jeśli osoba ucząca stwierdzi, że jest mu ten język potrzebny, żeby w miarę komunikatywnie i aktywnie i skutecznie móc nauczyć się nowego języka, dodać go chociaż w jakimś stopniu cząstkowym, taki repertuar językowy poszerzać. I tu na pewno nam pomogą też różne narzędzia cyfrowe w tym, oczywiście nie w całości, ale wspomagając ten proces, jak i podejścia dydaktyczne na pewno idą w tym kierunku, żeby ta nauka zarówno dzieci, jak i dorosłych była coraz bardziej efektywna i skuteczna. Także przy wsparciu różnych narzędzi nowoczesnych. Bardzo ważną rzecz poruszyłaś, ale przy okazji chciałam powiedzieć, że systemy egzaminacyjne nie do końca temu sprzyjają. To dlatego, prawda? Że na przykład ja mam taki kaprys, żeby w najbliższym czasie nauczyć się rozumieć w pewnych dwóch językach. Rozumieć w wąskim zakresie, jeśli chodzi o język mówiony, w bardzo szerokim zakresie, jeśli chodzi o język pisany. Wszystkie materiały nauczania, które są robione pod systemy egzaminacyjne, każą mi rozwijać harmonijnie wszystkie sprawności językowe, a ja ich nie potrzebuję, bo ja w tych językach, o których myślę, nie mam zamiaru ani pisać, ani tak naprawdę w gruncie rzeczy rozmawiać w innych kwestiach niż być może hotelowe, jak się skończy pandemia. W związku z tym tutaj jest kwestia potrzeb, o których znowu sloganowo bardzo się dużo mówi, ale praktyka nie do końca tym teoriom, postulatom, zresztą szlachetnym, skądinąd odpowiada. No ale czy to nie jest tak, że w momencie, jeżeli mówimy o masowym nauczaniu języków, to nie jesteśmy w stanie dokroić systemu pod potrzeby konkretnej osoby i siłą rzeczy, i to nie dotyczy tylko języka, ale to dotyczy każdego innego przedmiotu, musimy uśredniać
w skrócie, robiąc nieszczęśliwych, robiąc wszystkich w pewnym sensie ludźmi no, nie do końca szczęśliwymi z tym, co dostają. Tak, ale gdyby przynajmniej dla dorosłych były moduły, prawda? Pewne. Komuś zależy na konwersacji, komuś zależy na tym, żeby rozumieć teksty pisane. To nie jest niemożliwe i to wtedy nie uderza w szkolnictwo państwowe i w masowość, która siłą rzeczy jest uśrednieniem. Oczywiście, że tak. Ale tutaj wchodzą narzędzia cyfrowe, o których pani wspomniała, ponieważ narzędzia cyfrowe nawet w klasie 30-osobowej są w stanie wspomóc nauczyciela, żeby sposób, w jaki naucza, był zindywidualizowany. Bez tych narzędzi cyfrowych, między innymi bez sztucznej inteligencji albo bez, powiedzmy, algorytmów z funkcjami inteligentnymi, bo to czasami hasło sztuczna inteligencja jest mocno przereklamowane, ale bez tego to jest absolutnie niewykonalne. Przepraszam, ale pani przerwałem, pani chciała, bardzo proszę. Ja myślę, że będę kontynuowała to, o czym pan mówi, że z jednej strony oczywiście narzędzia są niezwykle ważne. Sama uczę od wielu lat zdalnie i wiem, jak one są istotne. Natomiast w przypadku języka obcego, to na czym nam najbardziej zależy, to żeby mieć kontakt z drugim człowiekiem. Że ta interakcja, która jest między osobami mówiącymi danym językiem, jest kluczowa. I w związku z tym ja nie jestem tak niezwykle optymistyczna, jeśli chodzi właśnie o zastępowanie nauczyciela przez nowe technologie, bo wiemy o tym, że mediowane uczenie języka szczególnie w przypadku na przykład dzieci nie sprawdza się. Na pewno, jeżeli mamy kogoś, kto jest niezwykle zmotywowany, może skorzystać z aplikacji, uczyć się słownictwa, może sam, jeżeli jest właśnie mocno zdyscyplinowany, może zapisać się na kurs, ale wiemy też o tym, jak dużo osób zapisuje się na kursy online i niestety tych kursów nie kontynuuje. W momencie, kiedy my nie mamy motywacji takiej właśnie wybudowanej przez osobę, która prowadzi zajęcia, bardzo mamy niską efektywność tego. W związku z tym myślę, że to będzie się zmieniało i okaże się, że właśnie szczególnie do tych właśnie takich kompetencji komunikacyjnych będzie nam potrzebny nauczyciel, ale być może, tak jak ty mówiłaś, do tych właśnie sprawności takich wybranych do, nie wiem, do rozwijania umiejętności pisania, tam być może będzie można z tego skorzystać, co daje nowa technologia i właśnie pójść w stronę tych modułów, które są i które będą rozwijały właśnie wybrane sprawności. Czyli jak będziemy mieć kogoś, kto chce doskonalić właśnie umiejętność napisania eseju albo naukowego artykułu, albo sprawozdania w swojej pracy, no to tam będzie można wykorzystać tą zdalną jakąś formę nauczania. Natomiast Małgosia kieruje do kongresu, od którego zaczęliśmy. Bardzo wyraźnie na tym kongresie było pokazane, jak wiele dziedzin przekrojowo języki przenikają. To kongres pokazał bardzo wyraźnie, prawda? I biznes, i pracę zawodową, i edukację, i zdrowie, i ekologię, i wymiany pedagogiczne, i zawodowe. Wszystko to opiera się przecież na językach i w dużej mierze właśnie na kontaktach jednak bezpośrednich. Kongres pokazał też, że narzędzia, które zostały wypracowane w ostatnim dwudziestoleciu, ale z naciskiem na ostatnie 3-5 lat, prawda? To są narzędzia, które są niezwykle pomocne jako dodatek. Ale właśnie dokładnie jako dodatek, i tu nawiązuję do tego, co ty, Małgosiu, mówiłeś tutaj. Właśnie dlatego, że i kultura, i interakcja to są podstawowe rzeczy, to z tego powodu musimy zawsze myśleć o tych narzędziach jako o uzupełnieniu nauczyciela, a nie zastąpieniu nauczyciela. Ale kongres zwrócił też uwagę na to, że komunikacja niewerbalna jest niezwykle istotna w komunikacji międzyludzkiej. A narzędzia zdalne jednak nas w dużej mierze ograniczają w tej kwestii. Wspominała pani o tym, że jakimś takim kierunkiem jest to, żeby języków uczyć rzeczywiście szybciej. Czy nie jest błędem to, że uczymy od któregoś tam momentu dzieci w szkole dwóch języków równolegle? Może lepiej by było skupić się na jednym po to, żeby go nauczyć lepiej i szybciej?
W pewnych sytuacjach, kontekstach życiowych oczywiście zależy nam na szybkim opanowaniu języka, powiedzmy dla celów rodzinnych czy biznesowych, dla takich bardziej konkretnych, sprecyzowanych, utilitarnych potrzeb. Oczywiście nasze społeczeństwo coraz szybciej chciałby wykonywać wszelkie procesy, więc również tego oczekują coraz młodsi uczniowie, którzy są przygotowani do takiego życia. Natomiast absolutnie nie byłabym daleka od polecania jeden język raz, a dobrze. Natomiast zdecydowanie, i to jest dowiedzione też, i są różnorodne badania i raporty na ten temat, że języki, ten repertuar językowy, one wspomagają się nawzajem. I to, że dziecko czy uczeń dorosły uczy się kilku języków naraz, może być pożyteczne, ale tutaj też rola nauczyciela i otwarcia na te języki i świadomości językowej jest bardzo ważna. To buduje świadomość językową i ten repertuar językowy szeroki jest bardzo ważny. Tak jak i motywacja. Oczywiście to jest bardzo złożony proces. Trudno powiedzieć i nie ma jednej recepty dla wszystkich uczących się tak samo, więc... Ale siłą rzeczy jedną receptę musimy jakoś stworzyć, bo ona musi być wpisana w system. Tak. I to znowu nie jest problem tylko nauki języków, tylko w zasadzie wszystkich przedmiotów. Jeżeli ktoś uczy się fizyki, to dla jednego kluczem będą eksperymenty, z których wynikają prawdy o prawach przyrody, a dla innego to będą zadania. Tymczasem musimy jakoś zbalansować, powodując, że jeden i drugi na części lekcji czy się nudzi, czy uważa to za jakąś katorgę. Tutaj jakby tego nie unikniemy. Oczywiście, ale wracając do kwestii języków, to ja się, Danusiu, zgadzam. Pomijając, że my mamy pewne zobowiązania wynikające z naszego uczestnictwa w Radzie Europy, które już w 1998 roku wprowadziła konieczność nauczania najpierw jednego języka, oprócz języka ojczystego, potem dwóch, a Unia Europejska, no pierwsza strategia w 2000, barcelońska w 2002, czyli my od dawna mamy obowiązek uczenia dwóch języków obcych w systemie szkolnym. Wspomina Pani o tym, że mamy pewne zobowiązania. Ja zastanawiam się, czy to jest tak, że my uczymy w dwóch językach, czy uczymy dwóch języków po to, żeby dzieci rzeczywiście mówiły w tych językach, czy rozumiały, czy raczej jest to jeden z wielu sposobów na to, żeby rozwinąć mózg młodego człowieka? To jest chyba też uczenie strategii. I oczywiście najlepiej byłoby, gdyby nauczyciele uczący języka dawali pewną bazę umiejętności na przyszłość. Bo mówiliśmy o tym, że być może uczeń będzie chciał za 10 lat po zakończeniu szkoły rozpocząć naukę chińskiego albo jakiegoś innego rzadkiego języka, dlatego że będzie mu to do czegoś potrzebne. W związku z tym ta nauka, która jest w szkole, to jest nauka nie tylko samego języka, ale nauka też to jest nauka strategii. W jaki sposób mogę się uczyć tego języka. I tutaj rzeczywiście myślę, że jest wiele rzeczy do zrobienia, bo oczywiście w szkole jest nauczyciel i z nowymi technologiami mamy też wyzwanie, że ten nauczyciel musi oddać trochę kontroli. I jak odda trochę kontroli, to wtedy ten uczeń być może będzie bardziej autonomiczny. W związku z tym tutaj mogą być właśnie te jakby plusy z zastosowania tych nowych technologii, że nauczyciele oddadzą trochę kontroli. Dwie kwestie mi się z tym, jeśli można, wiążą z tym, co Małgosiu powiedziałaś. Pierwsza to kwestia tego, czego my uczymy, ucząc na przykład dwóch języków oprócz języka ojczystego. Strategii oczywiście, ale my też pokazujemy więcej niż jeden punkt widzenia na cokolwiek, na to, że ten stół niekoniecznie musi się nazywać stół, prawda, że różni ludzie nazywają go różnie. Ja już nie wchodzę nawet w kwestię kultury czy wartości, ale w ogóle pewna decentracja umysłowa, prawda, to, że można inaczej. Mhm. Czyli rozwój umysłu, czyli kreatywność, czyli umiejętność takiego lateralnego myślenia, że troszkę inaczej, z innej strony na to popatrzę, inaczej to zrobię. Myślę, że to jest najważniejsze na przyszłość. Mhm. Natomiast z kontrolą, o której mówiłaś, i oddaniem jej wiąże się to, o czym też na kongresie mówiliśmy, że no dobrze czy niedobrze, ale takie są fakty,
zdalne nauczanie i autonomia szalenie polaryzują uczących się. Pojawiają się uczący się ogromnej motywacji, którzy korzystają z tych narzędzi po to, żeby właśnie zgodnie ze swoimi potrzebami czegoś dodatkowego się nauczyć, poza tym, czego wymaga podstawa programowa, ale są i tacy, którzy nie mają motywacji i tej autonomii używają po to, żeby wycofać się z pewnych zadań. I robi nam się taka krzywa dwuwierzchołkowa. No, to są koszty gry. No, obserwowaliśmy też ten kłopot w trakcie właśnie uczenia zdalnego, bo z tej grupy uczących się bardzo często wypadały dzieci, na przykład, które mają doświadczenie migracji, słabo znające język polski. I to jest ta grupa, która jest niezwykle liczna i coraz bardziej liczna w szkole. Właściwie w co trzeciej szkole uczą się dzieci z doświadczeniem migracji. Albo dzieci polskie powracające, które słabo znają język polski, ten szkolny, albo właśnie dzieci cudzoziemskie, które podejmują naukę w szkole. I teraz w momencie, kiedy my mamy system, który doświadcza nowej sytuacji, tego nauczania zdalnego, to te dzieci tutaj trochę wypadają. I tutaj autonomia ani motywacja nie bardzo nam pomagają, bo jeżeli w danej rodzinie jest 8 dzieci i cała 8 uczy się zdalnie, to jednak mamy problem, że nie tylko ta nowa technologia, która nie pomaga, ale ona tak naprawdę tutaj w tym przypadku utrudnia im dostęp do edukacji. Też na kongresie było widoczne, prawda, że te programy e-twinning i programy European Language Label, które łączą, i tu znów zdalne narzędzia wchodzą w grę, łączą uczniów z bardzo różnych krajów, nauczycieli z różnych krajów i nauczycieli różnych przedmiotów, a nie tylko języka. Tak. Więc tu te prace projektowe uczą współpracy, ale też uczą współpracy międzynarodowej i pokazują właśnie, że ten język jest po coś, do czegoś uczymy służy. Się języka kolaboratywnie, znacznie skuteczniej niż w izolacji, tak samo w użyciu praktycznym, w zastosowaniu, jak i w środowisku wielokulturowym, wielojęzycznym. Obecność czy to partnerów europejskich, czy kolegów, koleżanek, czy innych uczniów z Europy, czy to w projekcie, czy to za pośrednictwem na przykład wymiany wirtualnej, czy też w klasie zwyczajnie obecność dziecka, które ma inny repertuar językowy, automatycznie, naturalnie wytwarza naturalną sytuację komunikacyjną i wspomaga ten proces uczenia się, bo wtedy wszystkie dzieci widzą, że jest rzeczywiście taka autentyczna sytuacja komunikacyjna, że ten język obcy zaczyna funkcjonować naprawdę. Takie moje zupełnie osobiste doświadczenie z nauki języków jest takie, że liceum, do którego chodziłem, to było liceum znane z wysokiego poziomu języka francuskiego. A to dlatego, że tam była wymiana z szkołą we Francji. I rzeczywiście chciało się uczyć tego języka, bo było wiadomo, że przynajmniej na 2 tygodnie w czasie roku szkolnego będzie wyjazd do Francji, a przez kolejne 2 tygodnie ci francuscy uczniowie przyjadą do nas, więc przynajmniej miesiąc będzie z głowy. Ci biedni będą tam musieli chodzić do szkoły, a my nie. Więc, ale rzeczywiście to, że można się było dogadać i 2 tygodnie, to jest już zupełnie subiektywne znowu moje wrażenie, czasami te 2 tygodnie robiły więcej niż 5 roku nauki języka. Tak. Jeżeli chodzi o umiejętność, o wiedzę, nagle te przysłowiowe kulki się w głowie zderzały, już teraz wiem, po co to było, po co się tego uczyłem, bez tego elementu doświadczenia takiego jakiegoś osobistego, który dzisiaj jest nieporównywalnie łatwiej osiągnąć niż wtedy, kiedy ja chodziłem do liceum, bez tego chyba młodego człowieka nie przekonamy, żeby się w ogóle uczył języka. Oczywiście. Ja opowiem taką anegdotkę, która jest z oddziału przygotowawczego. W oddziale przygotowawczym było bardzo dużo dzieci ukraińskich i jedna dziewczynka wietnamska. Więc intensywność oczywiście nauki języka polskiego była duża, ale po roku ze zdumieniem dyrektor stwierdził, że ta dziewczynka nie tylko nauczyła się polskiego, ale ona się też nauczyła ukraińskiego.
W związku z tym widać było, że te interakcje, które były między dziećmi, one nie ograniczały się tylko do polskiego. One były też w tym innym języku. W związku z tym ta motywacja jakby, która tutaj też zadziałała, ona była z innymi dziećmi, chciała się z nimi komunikować. Polski był jeszcze słaby, a dzieci były w większości mówiące po ukraińsku. W związku z tym skorzystała, bo w tym jednym roku miała i trochę polskiego, i trochę ukraińskiego. Ale oboje Państwo mówicie o motywacji, ale tam wchodzi też bardzo silny czynnik czasu. Wyjeżdża się do Francji i jest się wystawionym na działanie francuskiego przez 12 zegarowych godzin minimum dziennie. Prawda? Byliśmy dłużej, bo noce były krótkie. Tym bardziej. A w szkole byłoby to dwie lub trzy 45-minutówki w gigantycznej grupie, bo nawet grupa 20-paroosobowa jest gigantyczna, co dopiero 30-paroosobowa. W związku z tym, jak przeliczymy to też na długość kursu językowego szkolnego, to zobaczymy, że nic dziwnego, że to nie tylko motywacja. Motywacja niezwykle ważna, ale też i czynnik tego czasu, który... Jak to jest z tymi nauczycielami? Często się mówi, że no muszę iść na lekcje prywatne języka obcego, bo w szkole to ja się nic nie nauczyłem. I gdzieś tutaj jest wszyte taka pretensja, że to nauczyciel mnie źle nauczył, bo no niewiele zrobił i tak dalej. Ja myślę, że to jest bardzo złożona kwestia, natomiast rzeczywiście zmiany następują w szkołach, w kształceniu w zakresie języka nowożytnego. I faktycznie 10 lat to jest duży okres i na przestrzeni ostatnich 10 lat zdecydowanie, no, że tak powiem, to kopernikańska zmiana w tej skali, można powiedzieć, czy jeżeli uczymy się od przedszkola, czy od czwartej klasy. I wszystkie dzieci, to jest absolutnie przewrót w kształceniu, więc na te efekty będziemy czekać jeszcze chwilę, można już pewnie pierwsze będzie niedługo zaobserwować. Natomiast zdecydowanie język. My byśmy wszyscy chcieli zobaczyć jeszcze więcej okazji i do komunikacji, do nauki w całym życiu szkolnym dzieci, bo no, język 2 godziny w tygodniu, to właściwie czy 3 godziny w tygodniu plus prace domowe, czy 4 nawet godziny lekcyjne w tygodniu, to ciągle jest bardzo mało. I tak samo sposób, w jaki dzieci mogą używać czy myśleć o tym języku, też musi być zmodyfikowany. Także te podejścia holistyczne w edukacji. Używamy język do takich sensownych, codziennych zadań szkolnych, komunikacji w różnych zakresach, nie tylko w szufladzie język obcy, język angielski, bo to jest zbyt ograniczające. Dlatego wszyscy pracujemy nad tym, żeby wyjść do takiej całościowej komunikacji szkolnej, która będzie miała w sobie kilka różnych języków i zasobów językowych. To my musimy pracować, żeby całe środowisko szkolne, zarówno nauczyciele, jak i dzieci, jak i rodzice, wszyscy, żeby zwiększyć świadomość tego, że mamy zasoby językowe wokół nas, nawet w postaci dzieci z doświadczeniem migracji, dzieci mających szersze repertuary językowe, na przykład język ukraiński i rosyjski, aby z tego zasobu aktywniej korzystać na lekcjach, na przykład właśnie posiłkując się interakcją taką żywą, naturalną z tymi dziećmi, co nie zawsze jest oczywiste dla wszystkich nauczycieli, żeby w ten sposób takiego ucznia z szerszym repertuarem językowym traktować jako zasób i uważniać go w szkole, jak i czerpać z jego szerokich doświadczeń, nie tylko technicznych, językowych, ale i kulturowych, i społecznych. Także taka bardziej inkluzywna rola, inkluzywna edukacja i świadomość tego, nawet po stronie rodziców, którzy będą pozytywnie spoglądali na to, że w klasie dziecka jest dziecko również z innego kraju, które uczy się polskiego. I w tej wymianie tutaj dużo może się narodzić, prawda? I zyskują językowe. Dwie strony. Dokładnie, dokładnie. Chciałem zapytać o to, co jest naszą słabą stroną i mocną stroną, ale w pewnym sensie Pani już na to odpowiedziała. Kończąc powoli, chciałem jeszcze raz wrócić do kwestii nowoczesnych technologii. To nie jest tylko kwestia zdalnego nauczania, do którego byliśmy zmuszeni sytuacją epidemiczną w ciągu ostatnich miesięcy. Także tego, ale nie tylko. Mam na myśli też chociażby kwestię sztucznej inteligencji, która
pozwala mocno indywidualizować przekaz tworzony dla konkretnego ucznia. Niektórzy potrzebują więcej czasu na mówienie, inni na czytanie, a ktoś jeszcze inny w ogóle najlepiej mu podesłać jakiś ciekawy temat i jak go zainteresuje, to sam załapie. Gdzie Panie widzicie tutaj granicę? Do którego momentu powinniśmy iść w te nowe technologie, a od którego momentu powinniśmy jednak postawić na drugiego człowieka? Ja myślę, że to jesteśmy tutaj też w tej dyskusji jakby w dwóch obszarach. Z jednej strony mówimy o zdalnym nauczaniu, a z drugiej strony mówimy o wykorzystaniu nowych technologii, czy technologii w ogóle, może nie nowych, bo one już znowu nie są takie nowe, ale w procesie uczenia się. I na pewno te nowe sposoby uczenia i może dostępność różnych materiałów, to też jest właśnie ten czynnik, o którym Ty, Haniu, mówiłaś, że jest taki motyw, że może być motywujący. My nie mamy wystarczająco w tej chwili jeszcze badań, ale na pewno dostęp do właśnie tych materiałów na YouTube czy w innych formach i na innych platformach, to jest na pewno niezwykły zasób dla nauczyciela. On może pokazać wizytę w Luwrze i zachęcić, jeżeli nawet nie możemy pojechać, to być może to może pokazać ten chociaż część tej rzeczywistości w innym miejscu. Są też przecież te ciekawe rozwiązania augmented reality, kiedy możemy pokazać uczniom obraz i możemy do tego zrobić sobie opis i uczeń może być też właśnie bardziej autonomiczny. Dla mnie chyba takim kluczowym tutaj problemem jest, jeszcze wracam znowu do tej autonomii, że polska szkoła nie uczy za bardzo autonomii. I jak myślę o innych systemach, na przykład o systemie Montessori, który mówi, pozwól mi zrobić to samemu lub samej, prawda? To my tego nie mamy. My w szkole jesteśmy jednak mocno przywiązani do tego nauczyciela, który nas prowadzi za rękę i w tym samym czasie uczymy wszystkiego, znaczy tego samego wszystkich naszych uczniów. To na pewno wymaga pewnej zmiany i to mam nadzieję, że będzie się zmieniać. I oczywiście... To wymaga zmiany, wracając do tego, o czym Pani mówiła, to wymaga zmiany w sposobie uczenia nauczycieli? Czy to wymaga zmiany w systemie edukacji? Także. Myślę, że w zawartości podstawy programowej, w treściach przedmiotowych, bardzo rozbudowanych obecnie, uważam, wymagających wiele nauki jednak pamięciowej, faktografii. No tutaj trudno pogodzić taki poziom faktografii z podejściem Montessori. No ale zmiana pozytywna w systemie i w jakości kształcenia nauczycieli, które ja uważam, że to w ogóle w Polsce nie jest zła. To kształcenie nauczycieli, myślę, w Polsce mamy zupełnie dobre. To być może podniesie wartość nauki szkolnej też w oczach młodzieży, bo my mamy tendencję do podejmowania nauki pozaszkolnej ogromne. To na przykład w Niemczech jest nie do pomyślenia, żeby szkoły językowe bazowały na nauczaniu języka, który jest dostępny w szkolnictwie. Szkoły językowe uczą innych języków, ale przecież nie angielskiego czy francuskiego, który jest nauczany w szkole. To mówi Pani to, o czym starałem się tak troszkę grzeczniej powiedzieć chwilkę temu. Czy kończę szkołę i mówię, żeby się nauczyć angielskiego, francuskiego, niemieckiego, bo wiem, że muszę umieć, muszę iść na jakiś kurs, muszę iść na korepetycję, bo w szkole to ja się niczego nie nauczyłam. Ale ja myślę, że teraz, jak ten język jest nauczany od przedszkola, to jednak ten efekt maturalny będzie inny niż ten, do którego całe społeczeństwo jest przyzwyczajone, bo najpierw było uczone i to w niewielkim procencie dopiero od 15 roku życia, potem było uczone od 5 klasy, ale tylko rosyjskiego, dopiero potem od 5 i 4 języków zachodnioeuropejskich, a stosunkowo od niedawna od przedszkola, więc jeszcze nie ma tej świadomości, że ten ciąg 13 lat nauki jednak da efekt, a poza tym jest presja egzaminów. Kiedy ten efekt może przyjść? No w momencie, kiedy ta tak zwana kohorta, jak to się ładnie nazywa, edukacyjna, która rozpoczęła naukę w 5 roku życia, dojdzie do matury. Tak. Ale też kiedy grupy językowe będą wszędzie naprawdę mniejsze. Mhm.
chyba w klasie 30-osobowej. Mhm. To jest naprawdę nierealne. Ale ja obserwuję też tą zmianę. Ja uczę metodyki i uczę w tej chwili studentów logopedii i udaje mi się regularnie proponować im na przykład materiały w języku angielskim i nie ma z tym najmniejszego problemu. Jedni znają lepiej, jedni troszkę gorzej, ale generalnie jestem w stanie im zaproponować materiały, które są w języku angielskim. Jeszcze kilka lat temu to byłoby chyba niemożliwe. W tej chwili mam taką odwagę, żeby powiedzieć, dobrze, spróbujcie Państwo, i oni generalnie dobrze na to reagują. I mówiąc o zmianach, mamy też od ostatniego roku też ogromną, uważam, zmianę w kształceniu nauczycieli w naszym kraju. Mianowicie obecnie każdy nauczyciel, niezależnie od rodzaju szkoły, do której jest przygotowany, jest kształcony w toku 5-letnim w zakresie jednego kierunku, jednej specjalności. To jest istotna zmiana, kiedy młody człowiek jest formowany przez 3 lata, a przez 5 lat w zakresie tego kierunku. Ta zmiana pojawiła się dopiero w roku 2019 w nowych standardach kształcenia nauczycieli. Także to jest zupełnie inne pole do zagospodarowania. A w te 3 lata była jeszcze przez dłuższy czas dwuprzedmiotowość, co tak naprawdę dawało 1,5 roku. Tak. To było jednak dużo gorzej. W tej chwili ta sytuacja jest dużo lepsza, no ale musi to potrwać, żeby to przyniosło efekty zauważalne. Gdybym poprosił panie, tak trochę podsumowując całą naszą rozmowę, jak panie chciałybyście widzieć przyszłość nauki języków obcych w Polsce? Powiedzmy, no za 50 lat to może za daleko, ale za 20 lat. Ja bym chciała, żeby jeden język był uczony intensywniej niż w tej chwili, czyli minimum 4 godziny tygodniowo, w grupach nie większych niż 12-osobowe, ale żeby nie było przymusu zdawania egzaminu na studiach z tego języka, bo to znów zawęża wybór języka do tego, który już jest dobrze opanowany, i różnojęzyczność nam kasuje. W związku z tym ja bym chciała, żeby ten wymóg na studiach został skasowany, a zważywszy, jaki ogromny procent młodzieży w tej chwili jednak idzie na studia, to jest właściwie całościowa propozycja, bo wtedy oni naprawdę mogą wybierać języki bardzo różne, od portugalskiego przez turecki do chińskiego. I ze swoimi pasjami. I ze swoimi pasjami, a tak oni się dalej uczą swojego mocnego języka, najczęściej angielskiego, żeby dobrze zdać ten egzamin, który jest wymagany na B2+. A ja dodatkowo jeszcze bym chciała widzieć za 20 lat szkoły, w których nauczyciele wszelkich przedmiotów, fizyk czy plastyk, posługują się sprawnie tym językiem obcym, który wybrali, i są w stanie zastosować ten język. Poprowadzić lekcje po prostu w nauczaniu, czy konwersacje, czy zadania, czy projekty prowadzić w języku obcym, naturalnie, taki, mając po prostu ten zasób w sobie. I mam nadzieję, że do tej sytuacji dojdzie za 20 lat, kiedy nauczyciele w szkołach w dużej mierze będą w stanie się porozumiewać różnymi językami nowożytnymi, żeby właśnie w ten sposób kształtować to wśród swoich uczniów. Pani doktor, pani ma najtrudniejsze zadanie, bo jako ostatnia podsumowuję. Ja chciałabym, żeby wszyscy nauczyciele świetnie mówili po polsku i żeby uczyli również tych wszystkich uczniów, którzy przychodzą do nas właśnie i którzy mają to doświadczenie migracji, żeby znaleźli do nich dojście, bo oni są takimi osobami, które niosą te dzieci. Jeżeli taka osoba się trafi właśnie uczniowi czy uczennicy z doświadczeniem migracji, która będzie mogła wesprzeć ten proces integracji, ten proces uczenia się języka, to my wtedy będziemy mieli szczęśliwych, nowych obywateli, którzy będą znakomicie znali język polski i będą chcieli być razem z nami w tym samym społeczeństwie i w nim uczestniczyć aktywnie. Dziękuję paniom bardzo. Dziękujemy. A Państwu dziękuję za uwagę.